rolnik szuka żony. Uczestniczka 6. sezonu show TVP wrzuciła na Instagram zdjęcie, z którego wynika, że jej rodzina się powiększyła. Wioleta Boćwińska brała udział w 6. edycji programu Rolnik szuka żony. Nie znalazła tam jednak szczęścia, bo została odrzucona przez Adriana Borkowicza, który wybrał jej konkurentkę, Ilonę Kurzeję. Mimo tego Boćwińska po zakończeniu zdjęć do matrymonialnego show nie poddała się i ostatecznie znalazła miłość u boku innego mężczyzny. Z jej Instagrama wynika, że dziś jest już nie tylko szczęśliwą mężatką, ale i matką dwójki dzieci. Pod najnowszym zdjęciem posypały się same gratulacje, rolnik szuka żony. Wioleta Boćwińska urodziła drugie dziecko. Wesołych, radosnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, napisała Wioleta. Uczestniczka Rolnik Szuka Żony dodała zdjęcie z mężem, prawie 3-letnim synem Mateuszem oraz noworodkiem. Boćwińska nie informowała wcześniej w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka, ale dla widzów programu fotografia jest jasnym komunikatem, że jej rodzina niedawno się powiększyła. Pod wpisem czytamy liczne gratulacje od obserwatorów. Rolnik szuka żony. Wioleta Boćwińska znalazła miłość już po programie. Choć uczestniczka Rolnik szuka żony nie znalazła miłości w programie, postanowiła się nie poddawać. Przypominamy, że w programie Adrian Borkowicz nie odwzajemnił uczucia Wiolety i ostatecznie wybrał drugą kobietę, Ilonę. Szybko się jednak okazało, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Boćwińska, jak sama przyznawała w programie, marzyła o tym, by spotkać mężczyznę, z którym stworzy parę do końca swoich dni. Wszystko wskazuje na to, że pielęgniarka jest na dobrej drodze, by to pragnienie spełnić. Na jej Instagramie znajdziemy mnóstwo zdjęć z partnerem, na których jest uśmiechnięta od ucha do ucha.